Młodszy aspirant Karolina Gastą-Zawicka, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Sztumie. W sobotę dostaliśmy zgłoszenie, że w klatce schodowej w jednym z bloków mieszkalnych w Dziżgoniu mężczyzna odnalazł zwłoki młodego człowieka. Na miejsce natychmiast dyżurny skierował patrol policji, który potwierdził niestety to zdarzenie. 23-latek prawdopodobnie dokonał czynu samobójczego. Teraz wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.